Pichel, którego ostatnie już prace steki Stare Miasto w Warszawie prezentuje Antykwariat Atticus w serii warszawiana, tym razem nr 9 Kościół Najświętszej Marii Panny oraz numer 10 widok Starego Miasta od Rybaków, brał udział w kampanii wrześniowej i jako oficer po kapitulacji trafił do flagu w Woldenbergu to tam zalował swe umiejętności drzeworytnicze dzięki parze desek z gruszy przysłanych z kraju. W Oflagu powstały teki drzeworytów, między innymi Warszawa, wrzesień 1939, oraz grafiki i znaczki pocztowe. Po wojnie zamieszkał na ziemiach odzyskanych, po czym przeniósł się do Warszawy, by podjąć pracę w Departamencie Wzornictwa Produkcji w Ministerstwie Przemysłu Lekkiego. Zajmował się tam m.in. wzornictwem przemysłowym i grafiką użytkową. Do końca życia, a zmarł w 1976 roku, parał się też drzeworytnictwem i grafiką, o czym świadczą prezentowane tu prace artysty. Zakochaj się w antykwariatach. Akcja Społeczna.